w swojej pracy naukowej o tytule Traktat o okręgu Al-Kashi jako pierwszy policzył liczbę Pi z dokładnością do 16 miejsca po przecinku Wiesz już, że ułamki zwykłe możemy zamieniać na liczby dziesiętne. 4 dziesiąte to inaczej 0,4 Mówimy, że rozwinięciem dziesiętnym tego ułamka jest ta liczba. Czy potrafisz powiedzieć, ile cyfr po przecinku ma ta liczba? Na pewno tak. Ta liczba ma jedną cyfrę po przecinku. W tym przypadku liczba cyfr po przecinku jest skończona. Potrafimy dokładnie powiedzieć, ile cyfr po przecinku ma ta liczba. Znajdźmy teraz rozwinięcie dziesiętne ułamka 1 piąta. Ten ułamek możemy rozszerzyć do ułamka o mianowniku 10. Wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez 2. 1 piąta to inaczej 2 dziesiąte. Ten ułamek z kolei możemy bez problemu zapisać w postaci liczby dziesiętnej. 2 dziesiąte to nic innego jak 0,2. Rozwinięciem dziesiętnym ułamka 1 piąta jest ta liczba. Zwróć uwagę, że tutaj również mamy jedną cyfrę po przecinku. Znowu liczba cyfry po przecinku jest skończona wiem to ponieważ potrafią dokładnie powiedzieć ile cyfr po przecinku ma ta liczba z poprzednich lekcji wiesz że każdy ułamek zwykły da się zapisać w postaci liczby dziesiętnej liczby dziesiętne mają jednak różne rozwinięcia dziesiętne w tym przypadku mamy do czynienia z rozwinięciami dziesiętnymi skończonymi dlaczego ponieważ potrafimy dokładnie powiedzieć ile cyfr po przecinku mają te liczby dziesiętne mam teraz dla ciebie zadanie Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać kilka liczb dziesiętnych, których rozwinięcia dziesiętne są skończone. Takie liczby to np. 15, setnych, 125 tysięcznych oraz 7035 tysięcznych. W każdym z tych trzech przykładów potrafimy dokładnie powiedzieć, ile cyfr po przecinku ma dana liczba? Ta ma dwie cyfry po przecinku. Ta ma 3 cyfry po przecinku, a ta ma 4 cyfry po przecinku. Już za momencik pokażę Ci inne rozwinięcia dziesiętne różnych liczb. Spójrz teraz na ułamek 1 trzecia. Nie da się go rozszerzyć do ułamka o mianowniku 10, czy też 100, czy też 1000 i tak dalej. Aby zamienić go na liczbę dziesiętną, musimy poradzić sobie jakoś inaczej. Czy pamiętasz jak? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. 1 trzecia to inaczej 1 podzielić przez 3. Aby zamienić ten ułamek na liczbę dziesiętną, wystarczy wykonać takie dzielenie. Zrobimy to sposobem pisemnym. Podzielimy liczbę 1 przez 3. U góry rysujemy poziomą kreskę, bo nad nią znajdzie się wynik. Liczba 3 mieści się w liczbie 1 0 razy. Obok zapisuję przecinek. 0 razy 3 to 0. Teraz od liczby 1 odejmujemy liczbę 0 i otrzymamy liczbę 1. Obok dopisuję 0. Ile razy liczba 3 mieści się w liczbie 10? 3 razy. 3 razy 3 to 9. Od liczby 10 odejmujemy liczbę 9 i otrzymujemy 1. Obok dopisuję kolejne 0. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy tutaj to samo, co w tym miejscu. Powtarzamy więc tą samą czynność. Wiemy już, że liczba 3 mieści się w liczbie 10. 3 razy. Liczbę 3 zapisuję tutaj. 3 razy 3 to 9. Tym razem otrzymaliśmy to samo, co w tym miejscu. Znowu od liczby 10 odejmujemy liczbę 9. Ponownie otrzymamy 1. Kolejny raz obok dopisujemy 0. No i znowu, liczba 3 mieści się w liczbie 10 3 razy. 3 razy 3 to 9. 10 odjąć 9 to 1. Obok dopisujemy 0. Zwróć uwagę, że cały czas powtarza nam się ten krok. Po pierwszym kroku po prawej stronie przecinka zapisaliśmy 3. Po drugim kroku zapisaliśmy znowu 3, po trzecim kroku zapisaliśmy ponownie 3. Skoro takich kroków będzie nieskończenie wiele, to po prawej stronie przecinka będzie nieskończenie wiele trójek. 1 trzecia to inaczej 0, przecinek 3, 3, 3 i tak dalej. Tych trójek będzie nieskończenie wiele. Czy potrafisz powiedzieć, ile cyfr po przecinku ma ta liczba dziesiętna? Nie. Ponieważ po prawej stronie przecinka jest nieskończenie wiele trójek, nie potrafimy dokładnie powiedzieć, ile ich jest. Liczba 1 trzecia ma więc rozwinięcie dziesiętne nieskończone. To jeszcze nie wszystko. Spójrz raz jeszcze na tę liczbę. Co się powtarza? Trójka. Ten zapis możemy sobie uprościć. Przepisujemy 0 i przecinek. Przyjęło się, aby tę cyfrę, która się powtarza, czyli w tym przypadku trójkę, zapisywać w nawiasie. Otrzymamy coś takiego: 0, i w nawiasie cyfra 3. To, co się powtarza w matematyce, nazywa się okresem. Okresem rozwinięcia dziesiętnego tej liczby jest trójka, ponieważ trójka się powtarza. Aby być jak najbardziej precyzyjnym, mówimy, że to jest rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe. Sprawdźmy jeszcze, co pokaże nam kalkulator, gdy podzielimy na nim liczbę 1 przez 3. No to do dzieła. Liczbę 1 dzielimy przez 3. Co otrzymamy? 0,3333 i tak dalej. Widzisz, że trójka się powtarza. Na końcu nie ma jednak trzech kropek. Kalkulatory nie mają takiej funkcji. Akurat ten kalkulator wyświetnił tyle trójek, ponieważ tyle miejsca ma na ekranie. Dzieląc pisemnie liczbę 1 przez 3, wiesz, że takie dzielenie można wykonywać w nieskończoność. Wykonując dzielenie na kalkulatorze, musimy uważać. A na co? Na to, aby pamiętać, że tych trójek jest nieskończenie wiele. Jeśli jakaś cyfra na ekranie powtarza się, to możemy mieć pewność, że takie powtarzanie będzie w nieskończoność. Gdyby ten kalkulator miał większy ekran, to byłoby tutaj więcej trójek. Pokażę Ci teraz inne przykłady rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych. Spójrz na taki ułamek 5,11. Sprawdźmy, co otrzymamy na kalkulatorze, gdy podzielimy liczbę 5 przez 11. 5 dzielimy przez 11. Co otrzymamy? 5 i 45. Pamiętaj, że kropka na kalkulatorze oznacza dokładnie to samo co przecinek. Zwróć uwagę, że w tym przypadku nie powtarza się jedna, a dwie cyfry. Jakie? 4 i 5. Gdyby ten kalkulator miał większy ekran, to moglibyśmy tutaj w nieskończoność zapisywać 45 45 45 i tak dalej. No to jak za pomocą liczby dziesiętnej możemy zapisać ułamek 5/11? 5/11 to jest to samo co 0,45 45 45 i 3 kropeczki. Dlaczego trzy kropki? Ponieważ w nieskończoność moglibyśmy zapisywać taką parę cyfr 4 i 5. W tym przypadku to jest nasz okres. Jeszcze raz przypomnę, że okres to jest to, co się powtarza. A jak jeszcze inaczej możemy to zapisać? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Najpierw przepisujemy 0 i przecinek. Okres, czyli to, co się powtarza, zapisujemy w nawiasie. Otrzymamy 0 i w nawiasie 45. Jeszcze raz przypomnę, że okres zapisujemy w nawiasie. A spójrz teraz na taki zapis. Zwróć uwagę, że tutaj mamy 0,208 i dopiero w nawiasie mamy trójkę. No to jak inaczej możemy to zapisać? Najpierw przepiszemy tę część, czyli 0,208. 0,208. W nawiasie znajduje się trójka. Oznacza to, że trójka od tego momentu będzie powtarzała się w nieskończoność. Możemy zapisać to w taki sposób. 3, 3, 3, 3 i tak dalej, czyli trzy kropeczki. Trójka jest tym elementem, który się powtarza. Istnieją też liczby, które mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone, nieokresowe. Co to oznacza? Oznacza to, że nic po przecinku nie będzie się powtarzać. Spójrz teraz na ten symbol. To jest logo naszego kanału na YouTubie. Tę liczbę nazywamy pi. Czym ona jest i w jaki sposób powstaje, dowiesz się w kolejnych latach nauki. Liczba pi to inaczej 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38. 46 i tak dalej. Ta liczba jest bardzo charakterystyczna. Żaden ciąg po prawej stronie przecinka się nie powtarza. Skoro się nie powtarza, to ta liczba ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone, nieokresowe. Rozwinięcie dziesiętne to postać dziesiętna ułamka zwykłego, którą otrzymujemy dzieląc licznik ułamka przez jego mianownik. Rozwinięcie dziesiętne może być skończone lub nieskończone. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przekształcaniu ułamków, to zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tej playlisty. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.